Natalia Siwiec prezy się nago na lodce tak z rodzina w meksykańskim kurorcie, zdjęcia. Minęła już ponad dekada, odkąd Natalia Siwiec zdolala przebić się do polskiego show biznesu. Dzięki namiętnemu kibicowaniu polskiej reprezentacji podczas 2012 Euro. Przez ten czas w życiu celebrytki sporo się zmieniło. 39-latka nie tylko doczekała się kilkuletniej już córeczki z Mariuszem Raduszewskim. Zakochana w meksykańskim klimacie para ponad 2 lata temu postanowiła osiedlić się w odległym Tulum, gdzie uwila sobie całkiem przytulne gniazdko w stylu boho. Rejskie okoliczności sprzyjają Natalii w rozwijaniu kariery influencerki, a ostatnio coraz częściej inspiruje ją do głębokich przemyśleń. Siwiec, w świetle kontrowersji z ukrywaniem pedofilii przez Jana Pawła II, ochoczo rozprawiała na temat kościoła, nazywając go obrzydliwa instytucja. Z kolei podczas sesji QA chętnie odpowiadała fanom na pytania o zażywanie narkotyków i praktykowanie okultyzmu. Jej refleksje mogły się okazać dla niektórych nieco zadziwiające. Natalia Siwiec rozprawia na temat marihuany i okultyzmu, tak, praktykuje. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Szale przemyśleń i szczerych wyznań, Natalia Siwiec znalazła jednak czas na odpoczynek w towarzystwie rodziny. Od jakiegoś czasu celebrytka chwali się kadrami z luksusowego kurortu wypoczynkowego w Meksyku w towarzystwie pięcioletniej córki Mi oraz jej dziadków. Uduchowiona influencerka postanowiła oddać się chwili i udala się na jedną ze stacjonujących w pobliżu ludek. Dziwi nieco fakt, że modelka zdecydowała się zrezygnować z ubrań i pozować jedynie w okularach przeciwsłonecznych. W efekcie obserwatorzy mogą podziwiać na Instastory wyjątkowo odważne kadry. Zobaczcie, jak bawi się wyluzowana Natalia Siwiec.